Zachodniopomorska biblioteka cyfrowa Kurier Szczeciński 12 grudnia 1946 roku czwartek. Ofiarność społeczeństwa na daninę Narodową 3 140 585 złotych w Szczecinie. Do komitetów obywatelskich Daniny Narodowej oraz do redakcji Kuriera Szczecińskiego napływają codziennie dziesiątki listów i uchwał o znacznych dobrowolnych ofiarach oraz przedterminowych wpłatach na rzecz Daniny Narodowej. Do dnia 9 grudnia wpłynęło już do kas skarbowych z województwa szczecińskiego 3 140 585 zł z czego z samego miasta Szczecina 2 miliony 636 tysięcy. Podkreślamy, że są to wszystko ofiary i wpłaty przedterminowe, świadczące wymownie o ofiarności społeczeństwa Pomorza Szczecińskiego na rzecz daniny narodowej dla całkowitego zagospodarowania ziem odzyskanych. Pierwszy koncert popularny polskiego radia w Szczecinie. Dużo mówiło się na zebraniach organizacyjnych oraz przy stołkach kawiarnianych, że w Szczecinie nie ma życia muzycznego, że bilety na koncerty są za drogie, tym samym, że muzyka jest dostępna tylko dla zamożnych, a nie dla wszystkich. Na to odpowiedziało nam dnia 6 grudnia polskie radio w Szczecinie, podejmując inicjatywę organizowania popularnych koncertów. Dla szerokich mas transmitowanych w pierwsze trzy niedziele każdego miesiąca z Auli Państwowego Gimnazjum i Liceum dla dorosłych w Szczecinie, a w czwartą z hali fabrycznej w stołczynie. Mikrofon szczecińskiego Radia coraz częściej opuszczać będzie swoje dostojne, ciche studia i wejdzie na szerszą arenę Szczecina, by zbliżyć się do sfer pragnących muzyki, zetknąć się bezpośrednio z ludźmi pracy, bez hal fabrycznych transmitować nie tylko muzykę, ale także stuk maszyn fabrycznych. Prom na Odrze skróci o 45 km drogę do Gołonogu. Miasto Police posiadało dawniej na Odrze prom parowy łączący ją z osadą o niemieckiej nazwie Landberg na wschodnim brzegu Odry, a stamtąd z Gołonogiem. Obecnie delegatura rządu dla spraw Wybrzeża podjęła energiczne starania o uruchomienie tego promu, który skróci połączenie szosowe Szczecin-Gołonuk o 45 km. Prom parowy odnaleziono w porcie szczecińskim i niebawem władze radzieckie przekażą go administracji polskiej, ponieważ prom ten jest uszkodzony i prawdopodobnie wymagać będzie dłuższego remontu. Uruchomiona będzie na przewóz odpowiednio przystosowana barka wraz z holownikiem. Przemysł rybny w Szczecinie. W obwodzie szczecińskim jest czynnych obecnie 8 wędzarni rybnych, które w listopadzie przepracowały 70 dni roboczych. Przewędzono około 52 tysięcy kilogramów ryb, głównie dorszy, flonder i węgorzy. Wędzarnie te znajdują się w dyspozycji spółdzielni rybackich oraz Zjednoczenia Przemysłu Konserwowego. Największą pracą wykazały się wędzarnie w Świnoujściu i w Dziwnej. Kradzież Szkła. Dnia 10 grudnia dokonano kradzieży szkła przeznaczonego na remont Muzeum Miejskiego w Szczecinie. Kradzieży dokonał pracownik firmy Blok, Henryk Walasiewicz, zamieszkały przy ulicy. Małkowskiego, 18.